Edward Berkowicz. W imieniu pani Gertrudy Błaszkowskiej, pan Roman Błaszkowski, pan Władysław Berkowicz, pani Janina Kuczyński, pan Wiesław Krawnikowa, Jerzy Skiszyński, pan Bogusław Sobojan Szklarz, pani Maria Śmiechowska, pani Jadwiga Twardowska, pani Regina Nakładowska. Za chwilę dokonane zostanie odsłonięcie tablicy upamiętniającej wydarzenia. Przede wszystkim kobiety i dzieci, co by tam się sytuacją nie spotykało. W tłum osób zmierzających do kościoła wmieszało się cztery funkcjonariusze SP. Jest godzina 3:45. Donośny dźwięk dzwonu wypełnia plac sądowy. Roznosi się po mieście. Wielu ludzi porzuca swoje zajęcia i rusza pod wikarówką. Niewielka grupa zaaferowanych osób szybko zamienia się w gęstniejącą grupę. Rozejdźcie się do domu! Nie podnoście ręki na wadę! Kiedy rozejdziecie się teraz, nic wam się nie stanie! Wróćcie do swoich nadziei, jest wasza sprawa! Wróćcie do domów, a nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje. Obywatele, to jest ostatnie ostrzeżenie. Nie przeszkadzajcie na bastii. Pomyślcie o swoich rodzinach. Pomyślcie o swoich domach. Wróćcie do domu, a nikomu się nic nie stanie. Nie powinniście. Nieco później, do zakrystii kościelnej, w której przebywają księża, przybywa kierownik Opolskiego Urzędu do Spraw Wyznań, oznajmiając, że władza zaprowadziła porządek. Po rozpędzeniu demonstracji
Oddziały ZOMO długo jeszcze patrolowały miasto. Wielu ludzi zostało wówczas zatrzymanych i pobitych zupełnie bez powodu. Sytuacja stała się znowu napięta po mszy wczoraj. Miasto obiegły plotki mówiące, iż niektórzy księża zostali aresztowani i pobici. Na placu zamkowym kolejny raz zgromadziły się setki ludzi. Po mszy księża Szpalerę przez środek tłumu ruszyli na plebanie księdza Makarskiego. Według danych Komendy Wojewódzkiej MO zatrzymano łącznie 82 osoby. Wobec 3 zastosowano areszt tymczasowy, a przeciwko 6 rozpoczęto dochodzenie w związku z ich udziałem w rozruchu.